Cześć, dzień dobry, buongiorno, witajcie w nowym vlogu. Przyszła do mnie przed chwilą sopaczka. Zaczynamy więc vloga od open boxa. No dobrze, udało się przestawić telefon, więc zaczynam ponownie. Paczka przyszła od firmy Made in Lab. Z tą marką współpracujemy już od naprawdę długiego czasu. No i zamówiłam dla mnie i dla Lubka nowe zapachy. Słuchajcie, z racji tego już Wam wielokrotnie tu wspominałam. Ja lubię zmieniać perfumy pod nadchodzącą porę roku. Tu jest bardzo wszystko pięknie, porządnie zapakowane. Słuchajcie, przyszły nam właśnie numer 65, 20 oraz 9. Jak i numer 114 i 117. Z Lubkiem bardzo lubimy używać tych perfum, ponieważ nie jest ich nam szkoda. Wiecie, o co chodzi, te topowe, markowe perfumy za miliony monet czekają na wyjątkowy dzień, wyjątkową okazję, wyjątkowe wyjście, więc tutaj słuchajcie, za cenę przystępną, ponieważ teraz trwa promocja, za taki flakon zapłacicie niecałe 35 zł, więc możecie się psikać o dowolnej porze, w dowolnej ilości i naprawdę, co muszę podkreślić, te perfumy są bardzo trwałe, więc jesteście wyczuwalni przez cały dzień tak naprawdę. I słuchajcie, pokażę Wam już nasze tutaj właśnie perfumy. Lubek kończy swój kolejny flakon, 06, jest na takim stanie. Ja tutaj właśnie mam 20, bardzo przypadł mi do gustu ten zapach. I tutaj mam jeszcze perfumetkę 17. Wiadomo, perfumetki w mojej osobie szybciej się kończą, ponieważ wszędzie je zabieram z racji swojego, prawda, poręcznego kształtu. Jestem przekonana, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Wybór perfum jest ogromny. Na stronie Made in Lab trwa promocja, tak jak już wspomniałam, na minus 30% na każdą perfumę. I również, słuchajcie, za każdy zakup, bez względu na to, jakie zamówienie zrobicie, na 10 produktów, 5 czy też 1, zapłacicie tylko złotówkę, ale i wyłącznie do punktów DPD, również Żabka, cały czas o tym będę przypominała, ma punkt właśnie, który współpracuje z DPD i za taką przesyłkę zapłacicie tylko złotówkę, więc jest to super okazja, żeby spróbować lub uzupełnić swoje aktualne zapasy. Słuchajcie, dostałam tutaj od mojej kochanej teściowej, dziękuję mamuś, pyszne flaczki z kurczaka, takie drobiowe, bo ja takich klasycznych flaków nie lubię. Tu już gotuję sobie ziemniaki, w międzyczasie odpaliłam Thermomixa, będę robiła z pozostałej tutaj części dyni zupę krem z gruszką, jest przepyszny, polecam serdecznie ten przepis, oczywiście z Thermomixa. Tutaj będę robiła, pieczonego łososia i tu jeszcze w międzyczasie też wczoraj zrobiłam placki dyniowe, bo muszę w jakiś sposób właśnie tą dynię wykorzystać na maksa pod różnymi tutaj postaciami. Muszę znaleźć gruszkę. Odpowiem na pytanie, bo dość często się pojawiało, słuchajcie, czy przyzwyczaiłam się już właśnie do pani mamy mówić mamo. Różnie to wychodzi, jak wiecie, no bo to jest silniejsze ode mnie z racji tego, że dość długo się tak zwracałam właśnie do mojej teściowej, ale już coraz lepiej to wychodzi, już coraz mniej się zapominam i tak wiecie, nie muszę się skupiać na tym, jak się wyrażam, tylko po prostu podczas dialogu to wychodzi. Że jadę dzisiaj do mojej trycholożki, dawno się z nią nie widziałam, więc do Marty dzisiaj również na 18 mam wizytę. Słuchajcie, jestem już u Marty, tak jak Wam wspominałam, no i Marta ma tutaj już przygotowane moje wyniki badań aktualne i coś od siebie teraz tutaj powie. Spontanicznie wyszło tak, że z Roksaną robimy dzisiaj zabieg. Okazało się, że Roksana wymaga oczyszczenia, natomiast też podsumowałyśmy wyniki badań. I w sumie, tak jak teraz rozmawiamy, Roksana miała wyjątkowo dużo cierpliwości do wszystkiego, ale po 10-miesięcznej bitwie, żeby osiągnąć ten pułap ferytyny należny D12, D3, jest sukces, prawie, no powiedzmy, że tam mamy jeszcze jakieś drobne niedociągnięcia, ale jest naprawdę dużo lepiej. Docelowo okazało się, że chyba ten końcowy efekt udało się uzyskać przez odrobaczanie. To prawda. Także udało się wykryć pasożyta i wreszcie wyniki w sumie bez pół roku się nie widziałyśmy. Tak, bez jakiejś większej ingerencji suplementacyjnej są w normie. Marta się zdecydowała, co będziemy robić? Karboksoterapię. Karboksoterapię, także... Dajemy dwutlenek węgla, skóra myśli, że jest niedotleniona i wysuwa tlen. Także zobaczymy. Uwaga. Słuchajcie, jesteśmy już właśnie w drodze do Wrocławia. Jedziemy wymienić m.in. moje oko aparatu w telefonie, tak jak już Wam wspominałam w ostatnim vlogu. I mieliśmy przy okazji pojechać na farmę dyniową. Nawet się nastawiłam psychicznie, zresztą widać po moim outficie. Miałam już wizję na piękne zdjęcia. Dobrze zobaczyłam, bo chciałam zapisać adres, gdzie ta farma dyniowa się znajduje i niestety otwarcie farmy dyniowej jest przesunięte na za tydzień. Także na szybko, na spontanie trzeba było coś wymyślić i jedziemy chyba. To się jeszcze okaże. Zobaczymy, ile potrwa wymiana tej szybki. Tak naprawdę, ale chyba pojedziemy na Halę Stulecia. Tam jest ogólnie pięknie, dawno tam też nie byłam. Mamy piękną taką dzisiaj, no jesienną pogodę. Całe szczęście nie pada, więc sobie w jakiś sposób to wykorzystamy. Oliś smacznie śpi, widzicie. Dałam takiego rogala z racji tego, że wiecie, no jak są jakieś zakręty czy coś, to mu po prostu asekuruje. No chyba, że macie godnego polecenia jakiś gadżet właśnie do tego, żeby tak głowa dziecku nie latała na wszystkie strony, pomimo tego, że bardzo ostrożnie jeździmy, prawda? No to możecie zostawić w komentarzu. Synek zadowolony idzie, tak? Tramwaj pojechał. I ogólnie to jest moja dzielnica. Ja tutaj niedaleko mieszkałam. Proszę bardzo. Zdejmę tramwaj. Jesteśmy już prawie, że na miejscu. Lekko chłodno się zrobiło, ale słuchajcie, kończąc wątek mojego aparatu, mojego zbitego tego okularu, tego oka aparatu, słuchajcie, na miejscu okazało się, przyjechaliśmy kulturalnie do serwisu, pan był bardzo uprzejmy, no i mówi, dobrze, no to przejdźmy tutaj do spisania protokołu. No i ściągnął mój case i się okazało, że mój case miał zabezpieczenie właśnie również na aparat, o czym zupełnie nie wiedziałam. A dzień wcześniej jeszcze Kamil się mnie pyta, czy na pewno sprawdzałaś, czy Ci obudowa nie pękła? Ja tak, to Ty myślisz, że ja taka głupia jestem? No jestem, przyznaję się szczerze, życie, w ogóle bycie blondynką to jest kolejna sytuacja, gdzie właśnie o tym życie weryfikuje i pokazuje, że życie ze mną nie jest łatwe, nie należy do łatwych, no ale całe szczęście humory nam dopisują, pośmialiśmy się wszyscy, no i taki to jest finał tej właśnie całej sytuacji. Powiem tylko jedno, a nie mówiłem. Tak, ale się przyznaję. No, ale mówię, farma zamknięta, szybka, 400 w kieszeni, więc idziemy na Halę Stulecia porobić foty. Słuchajcie moi drodzy, wczoraj Lubek był razem z moim bratem kupić dla nas nowe auto. To auto już stoi u nas, tutaj pod blokiem. Nie byłam jeszcze zobaczyć, bo wczoraj gdzieś koło 20 dopiero wrócili. Byli aż w Elblągu po to auto, więc zrobię obiad. Chyba Was nie dziwi, że znowu gotuję. Takie jest życie matki Polki i przykładnej żony. I dzisiaj robię coś wyjątkowego, ponieważ mamy Dzień Chłopaka, o którym zapomniałam. Mam dwóch chłopców, w sumie mężczyzn w domu. Coś wyczaruję po raz pierwszy razem z Thermomixem. Będą to krewetki w sosie pomidorowym z fetą. Uwaga, będzie szum. Oliwier ma nową umiejętność, granie na harmonijce. No i taniec to przede wszystkim, tak? Tak. Proszę bardzo, tak wygląda efekt końcowy. Lubek tu już szamie, bo jest głodny jak... Życzę wszystkim smacznego, w tym tobie i sobie. Tak, pysznie wygląda i pyszne jest, bo już próbowałam. Przepyszne, z krewetkami. Tak. Uwaga, to wszystko na dzień chłopaka, także panowie starajcie się, a też tak będziecie mieć. Tak, mówiłam, że zapomniałam o dniu chłopaka, ale w ramach rekompensaty zrobiłam zajebisty obiad. Polecanko. Proszę bardzo, co mój mąż robi? Nagrywam płytę, proszę bardzo, CD. Ale zobacz, w ogóle zapomniałem o tym, że przy nagrywaniu płyt CD podaje się prędkość. 24 razy, 16 razy, ja już tego nie ogarnię, 10 razy. Damy 10 razy. No, ale sprawa jest dość ważna i pilna i nawet nie możemy przegrać tego na pendrive'a, więc trzeba się cofnąć do czasów przegrywania płyt. A przez co to nagrywam? Jaki to program? To Nero? Jest program Windows 11. Nie myślałam, że przez jakiś Nero czy coś. Nie, to już nie te czasy. Z racji tego, że muszę się szybko ogarnąć, dzisiaj jest wielki dzień, jedziemy z Lubkiem przerejestrować nasze nowe auto. No i muszę się ogarnąć. Dawno takiego nie było vloga, gdzie pokazywałam swój szybki make-up, bądź też właśnie dodatkową pielęgnację moich włosów. Od 10 miesięcy stosuję prądy Darsonvala. Kiedyś Wam opowiadałam o tym sprzęcie. Ostatnio, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, mogliście zobaczyć efekty 10-miesięcznej kuracji razem z moją trycholog Martą. O, więc jak widzicie, te natężenie prądu możecie sobie, wiecie, ustawić tutaj regulatorem. Jadę przedziałek po przedziałku. No i takie prądy wykonuję sobie około od 5 do 10 minut, zależy ile mam czasu. No dzisiaj trochę czas mi goni, więc chcę mieć to odhaczone ze swojej listy do zrobienia. No i możecie dać w komentarzu, czy znacie ten sprzęt, czy korzystacie. No i biegnie już mój syn, bo już mu się trochę znudziło, więc będzie pomagał mi teraz w makijażu. Tak, synek? No i proszę bardzo, makijaż skończony, teraz idę się ubrać, no i widzimy się już w aucie. Dobra, jedziemy już autkiem, Oliś zadowolony, proszę bardzo, ma już czas drzemki. No i wewnątrz auta tak się prezentuje. Tu musiałby Lubek Wam porobić takie, wiecie, profesjonalne przebitki, ale ogólnie co, jesteśmy zadowoleni. Wybór padł na Toyotę Corollę, proszę bardzo, w kombi oczywiście, w hybrydzie. Jak już tutaj na załączonym obrazku. Ogólnie miejsca jest sporo, na pewno więcej niż w takim SUV-ie Toyoty, na przykład jak ma mama Ania, tak? Jariskę Crosskę, jest o wiele więcej miejsca. No tutaj widzicie, tył się tak prezentuje, ja długie nogi mam, więc tutaj się mieszczę, nasze tutaj tango toboły, tak się prezentuje. Bagażnik ma również pakowny, na czym nam zależało. No i cóż, to jest chyba 3-letnie auto, dobrze mówię? Rocznik 2001 i 22 tysiące przebiegu. O Jezu, 2021! Już tu mi Lubek poprawia. Mamy kamerę. Trochę mnie rozprasza ta kamera, bo wczoraj jechałam na trening i nie ukrywam, że zamiast patrzeć, to patrzę się, bo jest tam odbicie lustrzane i siebie. I jest reakcja kierowcy, czy jak będę tak śpiewała, czy też nie, no to nie mogę się na tym koncentrować, ale jest dość taka mała, więc jest ok. I z czego jestem najbardziej zadowolona? Z tego, że monitor nie jest wysoki. Nie chodzi o wielkość, tylko chodzi o wysokość, bo będąc w Toyocie na jeździe próbnej, ten model, którym jechaliśmy, miał tak wysoki ten wyświetlacz, że mi strasznie rozpraszał. Lubek przyznał mi rację i niestety nie da rady z tym nic zrobić. Taki model jest aktualnie produkowany i mój mąż będzie mnie uczył, drodzy Państwo, jak jeździć oszczędnie, z racji tego, że mam ciężką nogę, jestem nauczona. No, do takiej dynamicznej jazdy, ale bezpiecznej, to trzeba, warto podkreślić. Tym bardziej jak jeździmy z tym oto młodym kawalerem we dwójkę, no ale wiadomo, będąc kierowcą trzeba brać też odpowiedzialność za życie pasażerów, moi mili. Taką mam tutaj rozkminę, przemyślenie dla Was. Dojeżdżamy już powoli do urzędu. No i co? Czeka nas przyjemna część, czyli papierologia związana z przerejestrowaniem auta. Zobaczymy, jak długo spędzimy tam czasu. Wiem jeszcze, czym chciałam się podzielić. Tym, że podczas stania właśnie na czerwonym świetle nie słychać, czy auto chodzi, czy też nie. W ogóle nie burczy. Znaczy, to jest ogólnie chyba taki plus hybrydy, ale tak macie wrażenie, że auto Wam zgasło. I jeszcze z takich ciekawostek, co mamy asystent parkowania, z którego też jeszcze nie potrafię korzystać. Możecie w ogóle dać znać, czy macie opcje w swoich samochodach, z których nie korzystacie, albo które w ogóle Wam są na przykład zbędne. Słuchajcie, no Oliś poszedł na swoją popołudniową drzemkę, jak codziennie. Wróciliśmy do domu. Ja zaraz biorę się za gotowanie szczawiowej. Mam dzisiaj mega ochotę na taką kwaśną zupę, dawno nie było. Ogólnie wszystko w urzędzie poszło bardzo sprawnie. Twardy dowód już sobie Lubek sam odbierze, bo podpisałam mu pełnomocnictwo. Wiecie, żebyśmy nie musieli tego wszystkiego razem załatwiać, z racji tego, że jestem współwłaścicielem naszej nowej fury. I słuchajcie, ten vlog wyjdzie w sobotę. I właśnie w sobotę idziemy na próbne zajęcia razem z Oliwierem do szkoły muzycznej. Ostatnio zauważyliśmy z Lubkiem, że Oliwier jest bardzo taki, wiecie, muzykalno, taneczno uzdolniony. Więc chcemy wykorzystać ten moment, bo mówię, bo każdy tydzień przynosi taki progres w jego rozwoju i zobaczymy, czy takie zajęcia przypadną mu do gustu, czy też nie. Już jako matka, wiecie, no bardzo się cieszę na ten dzień. Chcę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. No jak mu się spodoba, no to raz w tygodniu będziemy uczęszczać właśnie na takie zajęcia. Wiecie, nie chcę być też taką matką, która tam w przyszłości zorganizuje grafik dla swojego dziecka od poniedziałku do niedzieli, bo chciałabym, żeby Oliwier też był dzieckiem i miał to swoje dzieciństwo, jest naszym oczkiem w głowie, ale też nie chciałabym zbyt dużej presji wywierać na nim jakimiś tam takimi swoimi niespełnionymi marzeniami albo ambicjami. Wiecie, o co chodzi? Ja zawsze chciałam zostać skrzypaczką. Odkąd zobaczyłam, jak pani właśnie w tej filharmonii gra na skrzypcach, byłam tak zauroczona, zakochana, no że chciałam bardzo, no ale wiecie, czasy były inne, również finanse były inne, więc no, nigdy tego marzenia nie spełniłam, ale zobaczymy, jak to będzie w przypadku naszego Oliwiera. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga. O, kawałek tańczy nawet złapałam. To jest znak, to jest bardzo dobry znak. Pamiętajcie, myślcie pozytywnie, dobrze sobie afirmujcie, dobrze sobie życzcie, bo to wszystko do nas wraca. Także widzimy się w następnym vlogu.